Witaj! W dzisiejszym odcinku Sekretów Lekarzy porozmawiamy o wodzie w organizmie człowieka. Opowiem Wam o przewodnieniu. W warunkach prawidłowych nie dochodzi do stanu nadmiaru wody w organizmie, czyli przewodnienia. Puchnięcie ciała, szczególnie w obrębie twarzy i kostek, może być związane z zaburzeniami hormonalnymi, złą dietą, wysoką temperaturą, a także schorzeniami natury kardiologicznej lub nefrologicznej. W dzisiejszym nagraniu przybliżę dla Ciebie przyczyny zbierania się wody w organizmie, objawy przewodnienia oraz jak sobie radzić z nadmiarem wody w organizmie w domowych warunkach. Zostań z nami do końca programu. Stop. W organizmie człowieka woda stanowi 60% masy ciała, co stanowi jego główny składnik. Jej ilość jest uzależniona od różnych czynników regulujących. Niemniej jednak najważniejsze dla regulacji poziomu wody są nerki. Nadmiar wody w organizmie może być spowodowany wieloma przyczynami. Głównie jest to związane ze złą dietą, zaburzeniami hormonalnymi, chorobami układu krążenia i chorobami nerek. Powoduje to objawy takie jak obrzęki twarzy, brzucha czy kostek. W warunkach normalnych nie dochodzi do nadmiaru wody w organizmie, ponieważ nerki zaczynają filtrować więcej krwi i wydalają nadmiar wody z organizmu razem z moczem. Jednak w pewnych sytuacjach ten mechanizm zaczyna zawodzić i dochodzi do nagromadzenia się wody w organizmie. Jak dieta wpływa na zatrzymanie wody w organizmie? Duże spożycie mocno solonych potraw powoduje nadmiar sodu, który zatrzymuje wodę. Jednak nie zrozumcie mnie źle, nie należy unikać całkowicie soli. Za to należy zwrócić uwagę na to, jak dużo solimy. Kolejny czynnik to niedobór potraw i pokarmów zawierających potas. Zaburza to równowagę sodowo-potasową i powoduje to zatrzymywanie wody w organizmie. Stosowanie rygorystycznych, niskokalorycznych diet, zbyt małe spożycie wody pobudza organizm do jej magazynowania i przechowywania w przestrzeni pozanaczyniowej. Spożywanie alkoholu powoduje rozszerzenie naczyń i przenikanie wody do przestrzeni międzykomórkowej. Stymuluje również nasilenie wytwarzania moczu i utratę wody z organizmu. Organizm, chcąc się przed tym bronić, zaczyna zatrzymywać wodę, co prowadzi do obrzęków. Spożywanie kawy i zbyt dużej ilości herbat. Słodycze zawierają dużo węglowodanów prostych, które stymulują wyrzut insuliny. Ta z kolei pobudza organizm do magazynowania nadmiaru energii w postaci glikolu i tłuszczy, które wiążą wodę. Pamiętajmy o tym, że 1 cząsteczka glikolu to 3 cząsteczki wody, czyli w sumie magazynujemy 4 cząsteczki w naszym organizmie. Kolejne przyczyny zatrzymywania wody w organizmie to zmiany hormonalne związane z różnymi fazami cyklu miesięcznego i ciążą. Gromadzenie się nadmiaru wody w drugiej fazie cyklu miesięcznego jest związane z dużymi wahnięciami hormonów, szczególnie estrogenów. Bardzo dużą rolę odgrywają tutaj różnego rodzaju terapie hormonalne zastępcze, także warto skonsultować się ze swoim lekarzem lub sprawdzić, jak te leki wpływają na nas. Gromadzenie się nadmiaru wody w trakcie ciąży jest związane także z wahnięciami hormonalnymi, ze zmianą funkcjonowania organów oraz z tym, że w ostatniej fazie ciąży płód jest bardzo duży i naciska na duże naczynia, które utrudniają odpływ krwi z kończyn dolnych, co powoduje przesączanie się wody z naczyń do przestrzeni międzykomórkowych. To jeszcze może być przyczyną nagromadzania się wody w organizmie, może to świadczyć o początku poważnych chorób związanych z nerkami, sercem i wątrobą. Przy niewydolności nerek, nerki nie mogą usuwać nadmiaru wody z organizmu, co powoduje tworzenie się opuchlizny. Pierwszym miejscem są powieki i oczy, szczególnie pod oczami zbierają się nam tzw. worki lub pojawia się ciemny kolor. W chorobach serca, głównie niewydolności, nasz układ krążenia przestaje działać efektywnie, co powoduje, że krew zalega w naczyniach, a woda zaczyna przesączać się do przestrzeni międzykomórkowych. Najczęściej jest związana z tym opuchlizna w okolicy kostek. W chorobach wątroby, głównie marskości wątroby, dochodzi do zaburzenia produkcji ilości białek, która utrzymuje wodę w naczyniach krwionośnych i dochodzi do jej przesączania się do przestrzeni międzytkankowych. W takim przypadku głównie mówimy o wodobrzuszu. Nadmiar wody w organizmie mogą również wywoływać leki. Paradoksalnie te na nadciśnienie, ponieważ zwiększają one diurezę, czyli wydalanie moczu, co powoduje zmniejszenie ilości wody w organizmie, przez co organizm zaczyna ją coraz bardziej magazynować. Kolejnymi lekami są zastępcze terapie hormonalne oraz długoterminowe używanie leków przeciwbólowych, ponieważ upośledza ono krążenie i działanie receptorów odpowiedzialnych za odbieranie ciśnienia wewnętrznego. W literaturze bardzo często jako przyczyny zatrzymywania się wody w organizmie podaje się choroby tarczycy, siedzący tryb życia oraz żylaki kończyn dolnych. Jakie są objawy nadmiaru wody w organizmie? Nadmiar wody w organizmie skutkuje głównie nagłym przyrostem masy ciała. Niejednokrotnie można zaobserwować nagłe przytycie od 3 do 5 kg w ciągu kilku dni. Pojawienie się obrzęków głównie na twarzy, dłoniach i w okolicach kostek. Mają one tak zwaną ciastowatą konsystencję, ponieważ przy ucisku pozostaje dołek, który odkształca się po chwili. Woda może pojawiać się również w płucach, co powoduje ich obrzęk, duszność i problemy z oddychaniem. Jest to zwykle związane z niewydolnością układu krążeniowo-oddechowego. Oprócz obrzęków i nagłego przyrostu masy ciała obserwujemy również zmniejszoną tolerancję na wysiłek fizyczny, ogólne osłabienie, duszności, uczucie ciężkości. Jak zapobiegać nadmiarowi wody w organizmie? Wydaje się to dość proste. Zaleca się ograniczenie soli w diecie, alkoholu, picia kawy, herbaty oraz odpowiednie nawadnianie organizmu. Nieoceniana jest również aktywność fizyczna, czyli regularne spacery i ćwiczenia. Ponadto, jeżeli chorujemy na nerki bądź serce, regularne kontrolowanie swojego stanu i podążanie za zaleceniami specjalisty. Teraz powiem wam kilka słów na temat tabletek i suplementów stosowanych na nadmiar wody w organizmie. Bardzo popularne jest stosowanie różnego rodzaju suplementów diety, które zawierają szereg substancji głównie pochodzenia naturalnego roślinnego, takich jak wiązówka błotna, karczochy, lipa, czarna porzeczka, chrom, pokrzywa zwyczajna, skrzyp polny, liście zielonej herbaty, potas, wapń czy jagody jałowca. Te suplementy na nadmiar wody w organizmie mają działanie zarówno moczopędne, jak i oczyszczające z toksyn. W przypadku chorób serca i nerek niezbędne jest przyjmowanie leków na receptę. Stosuje się tutaj leki, które najczęściej zawierają furosemid lub tarosemid. Podaje się również leki kardiologiczne, które zawierają beta-blokery. Mają one na celu pobudzenie nerek i usuwanie nadmiaru wody z organizmu. Najnowsze badania jednak pokazują na to, że jeżeli długoterminowo używamy tych leków bez wprowadzenia zmiany w stylu naszego życia, potrzebujemy zwiększać dawkę i upośledzamy nasze receptory, co powoduje uzależnienie dożywotnie od tych leków. Domowe sposoby na nadmiar wody w organizmie są proste i nie wymagają specjalistycznego sprzętu. Podstawę stanowi wprowadzenie zdrowego stylu życia, czyli dbanie o odpowiednie nawodnienie. Możemy je wzbogacić w sok z cytryny lub odrobinę soli, gotowe elektrolity, które możemy kupić w aptece. Należy starać się wypić około 2 litrów wody dziennie. Gwarantuje to dobrą pracę nerek i utrzymanie równowagi elektrolitowej ustroju. Dieta na nadmiar wody w organizmie powinna uwzględnić zmniejszenie soli w naszych posiłkach i ograniczenie słonych przekąsek. Powinniśmy również ograniczyć słodycze, alkohol i kawę. Dieta powinna być bogata w świeże owoce i warzywa, które są źródłem błonnika, minerałów i witamin. Aktywność fizyczna poprawia wydolność układu krążenia i zapobiega zastojom krwi po długim siedzeniu. Powinniśmy zapewnić sobie co najmniej 30 minut ciągłego ruchu, np. spacerowania, jeżdżenia na rowerze bądź pływania. Kolejnym domowym źródłem zapobiegania nadmiaru wody w organizmie są zioła, które możemy stosować bezpiecznie w postaci herbat. Na przykład litr naparu z liści mniszka lekarskiego jest tak samo skuteczny jak najpopularniejsze środki na rynku, zarówno na receptę, jak i te bez recepty. Inne zioła, które możemy zastosować jako herbaty, to na przykład pokrzywa zwyczajna, czystek, krwawnik czy pietruszka zwyczajna. Pamiętajmy o tym, że preparaty ziołowe mają swoją skuteczność tylko wtedy, kiedy stosujemy je regularnie i potrzebują dłuższego czasu na to, żeby zadziałały, ale są bezpieczne i efektywne. Niestety nie ma jednej złotej mikstury, która pomoże na wszystkie rodzaje obrzęków i powody zatrzymywania się wody w naszym organizmie. Dlatego musimy sprawdzić, co jest przyczyną i wtedy zacząć działać. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że skorzystasz z powyższych porad, jeśli zauważysz nadmiar wody w swoim organizmie. Opracowałem też specjalny program, który pomaga uzdrowić nasze ciało. Jest on dostępny na naszej stronie. Zostaw nam łapkę, zasubskrybuj nasz kanał i podziel się nim ze swoimi znajomymi. Do zobaczenia w następnym odcinku.